24 pytania. Rozmowa poranka. Tadeusz Płużeński. Moim państwo gościem jest Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam pana ministra. Może takie pytanie troszkę, troszkę rocznicowe na początek. Co dla pana jest najważniejszego w myśli Jana Pawła II? Teraz obchodziliśmy wczoraj rocznicę powołania na stolicę piotrową kardynała krakowskiego Karola Wojtyły. Tak naprawdę chyba najważniejsze dla mnie jest y, oczywiście cały szereg y, myśli, ale y, encyklika i Ratio jako naukowiec zawsze y, ta relacja pomiędzy wiarą a rozumem była ważna, aczkolwiek chyba najważniejszy jest przykład samego życia Jana Pawła II. Doświadczenie jego życia. Y, mm -hmm. Pokazanie, jak radził sobie człowiek tak wielki z cierpieniem. Bo to jest w sposób wyjątkowy bardzo taki uczciwy i jednocześnie bardzo prosty. A czy, czy, czy zdanie ministra zdrowia, bo to jest takie rzeczywiście zdrowotne odniesienie, prawda? Cierpienia na Pawła II, natomiast w płaszczyźnie bardziej, bardziej no, może nie tyle światopoglądowe, ile, ile może historycznie, bardziej, co zostało nam z tej spuścizny. Jana Pawła II olbrzymi, prawda? No, bo to był nie tylko papież Polak, ale papież filozof, prawda? E, rzeczywiście no, intelektualista, e, myśliciel. E, czy, czy, czy jest jeszcze w ogóle miejsce na myśli Jana Pawła II, patrząc na scenę polityczną, na, na taki język, który często po prostu jest nie językiem miłości, tylko językiem nienawiści? Czy jest na przykład pokolenie Jana Pawła II? Co nam zostało z papieża Polaka, panie ministrze? Ja myślę, że tutaj my nie jesteśmy w stanie ocenić, jak wiele jeszcze z tego wpływu, i mam nadzieję, że ten wpływ będzie cały czas, jest w polskiej kulturze. My właściwie mamy taką kotwicę, taki punkt odniesienia, zawsze odnosimy się właśnie do Jana Pawła II jako do, do pewnego wzorca, jako do pewnego modelu, jako do, do przykładu, no tak naprawdę do świętego, tym są święci w w Kościele i na świecie, że są to osoby, które nam pokazują, no jak żyć, a wiadomo, że my wszyscy no nie jesteśmy święci, a przynajmniej możemy się starać starajmy się w takim razie. W takim razie przechodzimy do spraw już stricte zdrowotnych. Panie ministrze, czy znajduje pan jakiekolwiek plusy, wartości w projekcie szczepionkowym tak zwanym, wiemy, że Sejm skierował projekt obywatelski 120 tysięcy ponad głosów do dwóch komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny, czy, czy jest jakaś szansa w ogóle, że, że, że kiedy Kiedykolwiek zostanie to przyjęte. No Mam nadzieję, że nie zostanie przyjęte. Natomiast plusem jest to, że uświadomiło mi i myślę, że wielu z nas, że musimy jeszcze więcej o tym mówić, jeszcze więcej podawać jeszcze przykładów. Jeszcze bardziej krytykować ten projekt. Nie, 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 to nie chodzi o ten projekt. Chodzi o w ogóle ruch, który podważa rację szczepień. Bo zupełnie czym innym jest dyskusja, jak powinien wyglądać kalendarz szczepień, jak powinno się zabezpieczać przed powikłaniami związanymi z szczepieniem, jak powinno się reagować na powikłania związane ze szczepieniami, które oczywiście są, ale tak samo są powikłania operacji wyrostka, czasami śmiertelne. Jak wiemy, nawet można przy amputacji palca umrzeć. Natomiast na pewno szczepienia są... Jednym z w ogóle kluczowych, fantastycznych rzeczy, które się pojawiły w zakresie ochrony zdrowia, i mówię ochrony zdrowia szeroko, bo to nie jest stricte leczenie, to jest zapobieganie wielu tysiącom zgonów. Jak popatrzymy na zdjęcia, gdzie dzieci nie potrafiły same oddychać, były w tak zwanych sztucznych płucach, w takich cylindrach zamknięte, wystawały im tylko głowy, no to, to, to jest kwestia polio. Polio zostało właściwie wyeradykowane w większości Krajów dzięki szczepionkom. Ja jeszcze widziałem ludzi, którzy przechodzili polio, Heine Medina, to się tak nazywało wtedy. W tej chwili nie ma takich nie osób, Bogu dzięki, dzięki mm -hmm. szczepieniom. Ale oczywiście projekt uświadamia nam, jak w duże demony krążą wokół różnych działań medycznych, i trzeba umówić, rozmawiać, dyskutować i jeszcze raz. Mhm. przekonywać. Czyli wracam do pytania wyjściowego. Nie znajduje pan żadnego, e, żadnej wartości, żadnego plusa, pan, by pan nie dał temu projektowi szczepionkowemu, który jest procedowany w Sejmie. Jeżeli mówimy o dobrowolności szczepień, to nie, nie, dałbym plusa. Natomiast tam są jeszcze punkty takie, że powinno się badać przed szczepieniem, co jest oczywiste i wynika z innych aktów prawnych, aczkolwiek dobrze o tym przypominać. E, zbliża się sezon szczepionkowy, jak się wydaje. Rozumiem, że, że minister zdrowia Leszek Szum Zaleca... Łukasz. Łukasz, przepraszam, Łukasz Szumowski oczywiście zaleca szczepienia na grypę. E, tak, to jest w ogóle ciekawy temat. Jako kardiolog powiem, że jedną z wybitnych prac polskich zresztą, no, która była doceniona i nagrodzona w Stanach Zjednoczonych mojego kolegi, jest praca, która udowadnia, że osoby szczepiące się na grypę mają mniej zawałów, e, pomijając już te oczywiste plusy, czyli brak to są... zachorowalności na grypę, mhm. grypę, bo oczywiście mamy przeziębienia, różne inne wirusy, które są paragrypami, a nie grypą, natomiast to szczepienie chroni nas tak naprawdę przed bardzo, bardzo poważną chorobą, jaką jest grypa, gdzie w zeszłym roku pamiętajmy, w Stanach zmarło dzieci, osoby starsze, szczególnie osoby starsze i dzieci są narażone na na powikłania związane z grypą. E, czyli to jest ten środek uboczny, można powiedzieć, po, pozytywny. A czy widzi Pan jakiekolwiek zagrożenie, właśnie w tych, w tych pobocznościach czy ubocznościach szczepionek? Czy tu w ogóle nie ma żadnego problemu? E... Nie do końca rozumiem pytanie. Taki jest, taki jest argument tych, którzy są za dobrowolnością szczepień, że, że czasami powoduje to powikłania, prawda? Że... Każde leczenie oczywiście powi powoduje powikłania. Są choroby, na przykład choroby zakaźne, które są leczone obowiązkowo. W związku z tym, a każde działanie medyczne powoduje powikłania. No, taki przykład dosyć drastyczny, ale jak dziecko trafia do szpitala i ma poważną. Choroby, rodzice odmawiają na przykład operacji, bo się boją, no to sąd no niestety tutaj wkracza i, i w jakiś sposób zmienia tą decyzję rodziców. Ja jestem daleki od jakichkolwiek obowiązków narzucanych na rodziców, bo jestem akurat za bardzo mocną władzą rodzicielską. Natomiast no są pewne też granice wolności czy dowolności. Akurat od 30 lat ten model funkcjonuje w Polsce, jest on dobrze zakorzeniony i działał. Nie mieliśmy poważnych chorób. W tej chwili mamy coraz więcej zagrożeń, wynikających również z napływu imigrantów, którzy nie są poddawani tym rygorom szczepień i mamy endemiczne już pojawiają się ogniska choćby odry. Czy różnych innych chorób, gdzie polska populacja jest zaszczepiona, a Czyli osoby. Szczepimy na odlew, w, w tym przypadku również. No, jeżeli, jeżeli tak się zdarza, to tam tak, Sanepit reaguje, natomiast no w Polsce tej choroby właściwie już praktycznie nie było. Panie ministrze, zmieniamy, zmieniamy temat. Oczywiście poruszając się dalej w, w kwestiach ochrony zdrowia, rezydenci to jest temat, który no właśnie czy, czy jeszcze, jeszcze jeszcze państwo polskie ma problem z rezydentami, czy jeszcze pan minister ma problem z rezydentami? Państwo bo... polskie to ma problem, że jest rezydentów za mało. To jest generalny problem kadr medycznych, to znaczy rezydentów, pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów, diagnostów, naj można mnożyć. Przykłady, gdzie... Pan stara się ich przekonać, żeby jednak hmm. pracowali, żeby było ich więcej. Ja staram się przekonać po pierwsze, żeby wchodzili do, na studia medyczne i to jest jeden z takich elementów, które obiecałem i które realizuję, żeby zwiększyć liczbę miejsc. Po drugie, te rozwiązania, które są wypracowane wspólnie zresztą z rezydentami, czyli te bony patriotyczne. No, to jest element, który no, liczę na to, że da pewien efekt. To znaczy, jak ktoś już zacznie pracować w Polsce i te dwa lata przepracuje, to zwykle się zaczepia, już zwykle się ustatkuje, ma jakąś, jakieś powiązania, gdzieś. Poznaje fajnych ludzi w pracy. No, Czy to jest, jest polityka antywyjazdowa, może no Jest powiedzieć. to ewidentnie polityka, tak, polityka antywyjazdowa, ale może nie anty, a pro-polska. Yy, to pro znaczy, mhm. jest to zachęta pozytywna, a nie negatywna, bo za to są konkretne pieniądze, które są przekazywane rezydentom. Yy, no i dzięki temu, że przyjmują dobrowolnie zresztą te pieniądze, to muszą przepracować dwa lata. Jak nie przyjmują tych pieniędzy, mogą tak naprawdę wyjeżdżać wcześniej. No właśnie, ale, ale nie wszyscy rezydenci chyba są wciąż zadowoleni z tych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia, bo, bo rzeczywiście większość chwaliła sposób prowadzenia rozmów, że to pierwsza ekipa, że pan minister jako, jako, jako prekursor właśnie takiej kulturalnej debaty tutaj się objawił, no ale też były takie głosy, zima znowu będzie w ochronie zdrowia gorąca, wypowiedział to przewodniczący porozumienia rezydentów Jakub Kościkowski, to znaczy. Że, że jednak jakieś problemy wciąż są. Tutaj no, czytając, przygotowując się do, do, do audycji zauważyłem, że rezydenci mają wciąż pretensje, że piękna umowa, ale nie jest wciąż dotrzymywana. No to bardzo dobrze byłoby, gdyby powiedzieli gdzieś, może pan Kosikowski, pan doktor Kosikowski, myślają na myśli klimat, bo porozumienie jest, jest podpisane, natomiast... Pytanie, w którym punkcie uważa, że jeszcze powinno się coś zrobić, to dobrze byłoby precyzyjnie się wypowiadać, bo pewne rzeczy, które są zapisane w porozumieniu, mają być zrealizowane w przyszłości. Tak, jest ewidentnie zapisane w porozumieniu, jak choćby pewne punkty, które powinny się znaleźć w ustawie o zawodzie lekarza, lekarza-dentysty, którą mhm. zresztą przygotowują rezydenci, między innymi i ostatnio wystąpili do mnie przedłużenie terminu, bo nie dają. Rady w, na te, w terminie przedłożyć projektu tej ustawy. No tutaj oczywiście ja się do tego przychylam, natomiast no, te wszystkie rzeczy są procedowane, które są w porozumieniu. Zawarte. No właśnie, tu panie ministrze były konkretne pytania, one, 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 się, nie, one się pojawiły co prawda jakiś czas temu, ale, ale moje pytanie będzie zmierzało do tego, na ile są te kwestie zrealizowane. No bo pan, pan przewodniczący porozumienia rezydentów ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, pan Kosikowski pytał tak, gdzie obiecane dodatkowe 2 miliardy złotych dla pacjentów? Gdzie rozporządzenie o wynagrodzeniach lekarzy rezydentów, które miało nas skłonić do pozostania w kraju, pozwolić nam leczyć w godnych warunkach bez biegania z pracy do pracy. E no i tak dalej, i tak dalej. Rozporządzenie o wynagrodzeniach rezydentów oczywiście jest, które daje podwyżki tym rezydentom, w tym e, e, i już działa, i już jest wy, wypłacane. Czyli tu uspokajamy, że rzeczywiście że, 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 że słowo zostało dotrzymane, oczywiście, że tak. znaczy, zrealizowane. Co do dwóch miliardów, nie wiem do, do końca o co pyta pan Kościelkowski. Dla pacjentów. czy znaczy, w postaci nagród, czy... Tak, ty, ty... trochę pytam e, e, żartobliwie, ale jeżeli popatrzymy mm. na ustawę 6% oraz budżet na 2019, to nie tylko, że zrealizowaliśmy to um, zobowiązanie, ale e, w, sumarycznie kwo, e, odsetek pieniędzy na ochronę zdrowia wyniesie więcej niż zakładane e, 4,86, blisko 4,9, jak e, żeśmy przeliczali. Warto spojrzeć do e, projektu ustawy budżetowej, którą. E, rząd przyjął, więc tutaj są wszystkie te elementy zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, co do Joty realizowane, nawet więcej. Panie ministrze, a jeśli chodzi o pielęgniarki, czy rzeczywiście, rzeczywiście problemu już nie ma? No bo, no bo wystarczy wyjść na stronę też pielęgniarek, prawda? I tam wciąż pojawiają się głosy, że, że, że jest, są, jedne są dyskryminowane wobec drugich, prawda? Że, 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 że ten trzystopniowy prawda, system wynagradzania no, 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 no nie jest satysfakcjonujący. Znaczy, myślę, że problem pielęgniarek jest głównie dla Polski, dla systemu, ponieważ jest ich bardzo mało i są w wieku... Niedługo emerytalnym, bo średni wiek pielęgniarek i położnych to jest powyżej 50 roku życia. To dlaczego młode kobiety nie chcą zostawać Teraz pielęgniarkami? To, to się zmieniło ostatnimi czasy. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań, które by zachęcały pielęgniarki położne do wchodzenia do systemu. Znacznie więcej jest miejsc, gdzie mogą studiować pielęgniarstwo i położnictwo. Poza tym przygotowaliśmy wsparcie takie program stypendialny ostatnie dwa lata dla studentek po 800 zł miesięcznie, a pierwsze dwa lata pracy po 1000 zł miesięcznie, no po to, żeby więcej pielęgniarek wchodziło do zawodu. Bo oprócz tego, że chcielibyśmy, żeby się więcej kształciło, to to tylko 70% wchodzi do zawodu, a chcielibyśmy, żeby no więcej odsetkowo i nie tylko co Dwie z trzech pań zaczynały zawód, ale 90%. I to, się, I to się dzieje, bo jeżeli popatrzymy to zarówno z lekarzami, jak i z pielęgniarkami, jeżeli popatrzymy na liczbę pielęgniarek pracujących w systemie, no to jest ich coraz więcej. Również spada liczba, zgodnie z danymi Narodowego NRL-u, spada liczba lekarzy, którzy występują dokumenty związane z wyjazdem z Polski. Więc mhm. ten trend się pokazuje, i oczywiście to jest trend, i musimy go podtrzymać, a nawet wzmocnić, żebyśmy za lat 10 mieli dobre kadry w Polsce. No, ale to były lata zaniedbań. Tak naprawdę pensje, wynagrodzenia w ochronie zdrowia rosły znacznie wolniej niż w sektorze gospodarki. No Zaczęliśmy to poprawiać. Bezprecedensowa ustawa 6%. Tutaj jeszcze ogromna, ogromne wsparcie pana premiera Mateusza Morawieckiego. Powiedział, że to jest priorytet, że przyspieszył do 2024 roku, z 2025. To są bardzo konkretne działania, które są realizowane w budżecie, no ale tych 8 lat poprzedników, którzy nigdy nic nie, nie dali, na przykład w podwyżek pielęgniarkom, no pan, Minister Łukowicz w swoim czasie urzędowania w ministerstwie no nie przeznaczył ani złotówki na podwyżki dla pielęgniarek, w związku z tym no, nadrabiamy bardzo. No, Wiele lat zaniedbań, tak Ale naprawdę. problem chyba był też z pana poprzednikiem, z, z ministrem Radziwiłem. No, ja, bo minister Radziwił realizował bo też, dokładnie... Bo też były zarzuty, że właśnie on tutaj niewiele przyspieszył te no, akurat, nie, nie. No, akurat minister Radziwił zrobił rzecz bezprecedensową, czyli ustawę 6%, która jest no, no, kamieniem milowym w ogóle i w ochronie zdrowia, bo bez tej ustawy, bez zobowiązania się Prawa i Sprawiedliwości do tego, i że będzie podwyższało nakłady na ochronę zdrowia, to właściwie nie moglibyśmy funkcjonować teraz i zastanawiać mhm. się w jaki sposób naprawić tą, tą ochronę zdrowia. Panie ministrze, mamy niewiele czasu. O dwie kwestie jeszcze chciałem spytać. Sieć szpitali wymaga dostrojenia. To chyba nie jest sukces, sukces ministerstwa zdrowia. Szczególnie jak, jak się orientuje, chodzi o te szpitale podstawowe. Pan minister postulował, żeby tam 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu była stała opieka zdrowotna. No tego się nie udało jeszcze osiągnąć. Kiedy, nie, nie, kiedy no, to wręcz jest... Wręcz wrotnie, kiedy ja, to jest sprostu, ja to sprostuję, mhm. bo właśnie jest 24 na 7, ja, ja postuluję, żeby nie było. Żeby to jest nie kompletnie było. odwrotnie. Znaczy. Aha, no dobrze. Po pierwsze sieć szpitali <laughs> okay. jest sukcesem, dlatego że mieliśmy mhm. kompletnie rozpadającą. To dlaczego wynika się. dostrojenia z pana zdaniem. A czy nie poprawiamy czegokolwiek, co jest uchwalone ustaw, które są uchwalone, jak one wchodzą w życie? Każda z nich wymaga dostrojenia do, do rzeczywistości, szczególnie tak poważna. Ustawa jak sieć szpitali i mieliśmy kompletnie zdestabilizowany system konkursowy, który właściwie na jednej ulicy konkurowały ze sobą dwa szpitale albo trzy, z tego dwa prywatne, co powodowało, że dla żadnego z nich nie starczało pieniędzy. No, sieć szpitali jest stabilizacją wszędzie na świecie w tym kierunku idą, czyli ryczałtowego, budżetowego takiego finansowania szpitali, natomiast to, że ona wymaga dostronienia to jest oczywiste, bo to jest bardzo duża zmiana. I choćby te 24 na 7. No, szpitale powiatowe kiedyś dyżurowały w tak zwanym trybie ostrym i tępym i wydaje się, że to działało dobrze. Wiele szpitali mówi, że to jest dobry pomysł. Po co mamy siedzieć na bloku chirurg, instrumentariuszka, anestezjolog, operato, instrumentariuszka i anestetyczka czekając na pacjenta, a operacji w nocy jest raz jedna na dwa dni. Czyli to wymaga jeszcze. To wymaga jeszcze pewnego dostrojenia, dokładnie tak jak mhm. powiedziałem, no, instrument jest, on jest dobry i on zabezpieczył tak naprawdę system tych szpitali, które są potrzebne doświadczenia. Usług i zabezpieczenia pacjentów, ale teraz wymaga to na pewno dostrojenia w pewnych szczegółach, choćby jak SORY, jak nocna pomoc lekarska. No to są rzeczy, które będziemy robić od stycznia. I Mistrz, no ostatnie pytanie. Mamy już bardzo mało czasu. Leki 75, plus. kiedy dojdziemy do sytuacji, kiedy te, te, te najdroższe też będą, będą refundowane. Rozszerzyliśmy, Szczególnie dla osób prawda, starszych, osób. Roz, rozszerzyliśmy ostatnio listy leków 75, plus i to są setki milionów złotych, które wydajemy na te leki. Wydaje się, że to jest ogromny zastrzyk taki finansowy dla, dla seniorów i sukcesywnie tę listę rozszerzamy. Natomiast oczywiście nigdy nie znajdą się na niej wszystkie leki, bo to jest niemożliwe. Choćby z tego powodu, że niektóre leki na choroby rzadkie kosztują po milion złotych na jednego pacjenta. Ale. Włączamy do tej listy te najbardziej powszechne leki i te, które tak naprawdę ostatnio obciążały najbardziej portfel seniorów. I tu musimy niestety kończyć. Moim państwowym gościem był Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.